Ostatnio rozmawialiśmy sobie o nowo odkrytych ogniskach ptasiej grypy w Wielkopolsce. Dzisiaj poruszymy znów ten temat, bo pojawiły się kolejne dwa nowe ogniska. Rolnicy zapowiadają okupację kancelarii premiera. Apelują o pilne spotkanie z premierem Tuskiem. Porozmawiamy sobie również o kierowcy, który wiózł Ursusa na naczepie i spotkał się z dużymi konsekwencjami tego czynu. Ostatnio Farmer.pl poinformował nas o nowej marce ciągników na polskim rynku. Cześć, witajcie, ja jestem oczywiście Mati i zapraszam Was na kolejny odcinek tygodniowego zbioru newsów ze świata rolnictwa. Wracając do tematu z jednego z pierwszych odcinków, porozmawiamy sobie dzisiaj o kolejnych dwóch ogniskach ptasiej grypy odkrytych w województwie lubelskim. Do utylizacji trafia łącznie ponad 300 tysięcy sztuk drobiu. Główny inspektorat weterynarii naniósł na mapę dwa nowe ogniska grypy ptaków. W tym roku stwierdzono już 39 ognisk HPI. W tym miesiącu są to już cztery nowo odkryte ogniska ptasiej grypy. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, 38 ognisko HPI. W Polsce w tym roku potwierdzono 15 listopada 2024 roku w gospodarstwie komercyjnym w miejscowości Głębokie w województwie lubelskim. W gospodarstwie tym utrzymywano 7240 indyków rzeźnych. Ognisko grypy ptaków w ogromnym stadzie kur rzeźnych. Z kolei 39 ognisko HPI w Polsce w tym roku stwierdzono 15 listopada 2024 roku w miejscowości Rudki w gminie Miłosław w powiecie wrzesińskim. W gospodarstwie tym utrzymywano 322 tysiące kur rzeźnych. Jest to już szóste ognisko grypy ptaków stwierdzone w województwie wielkopolskim w ostatnim czasie. Nowe ognisko znajduje się na obszarze objętym ograniczeniami do ognisk numer 30, 34 i 36. Tak jak Wam wspominałem przy ostatnim odcinku, gdzie rozmawialiśmy sobie na temat właśnie ptasiej grypy, że jeśli temat będzie rozwojowy, to oczywiście Was będę o wszystkim informował, więc tak też robię. Więc jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi newsami, łapeczkę w górę i sub ich dzwonem, będzie mi niezmiernie miło oraz pozytywny komentarz. W ostatnim czasie odkryto już 13 nowych ognisk ptasiej grypy, w tym 4 w tym miesiącu, gdzie mamy dzisiaj 22 listopada, jak ja dla Was to nagrywam. No i jak widzicie, ptasia grypa się rozprzestrzenia. Coraz to właśnie nowe informacje dostajemy na temat nowych ognisk. Zobaczymy, jak to dalej będzie rozwojowe. Łączna liczba drobiu w ogniskach wynosi obecnie ponad 2 851 000 sztuk. Stan na dzień 18 listopada. Czyli informacje te są właśnie z 18 listopada, ja to nagrywam, tak jak mówię, 22. Na razie, na moment, w którym to nagrywam, nie pojawiły się nowe informacje na ten temat, więc taki newsik myślę, że dość ciekawy, no bo wiadomo, że jednak nie jest to coś, co należy lekceważyć. Cały czas musimy mieć to z tyłu głowy jednak, że może to przyjść i do naszej hodowli. Kolejnym tematem, jakim się zajmiemy, są rolnicy, którzy zapowiadają okupację kancelarii premiera i apelują o jak najszybsze spotkanie z premierem Tuskiem. 12 listopada, kiedy w związku z umową Mercosur ogłosiliście pogotowie strajkowe, powiedział pan w sprawie Mercosur i jest rozdźwięk w Copa Cogeca. Zarząd jest za podpisaniem umowy, część krajów też. Prezydium Copa Cogeca wystosowano list otwarty do Ursuli von der Leyen, Wiktora Orbana. Za sprzeciwem wobec tej umowy. Minister Ardanowski wątpi, że premier Tusk podejmie jakiekolwiek działanie w obronie rolnictwa, nie tylko europejskiego, ale nawet polskiego. Podzielam stanowisko pana Ardanowskiego. Wiosną spotkaliśmy się dwa razy z premierem Tuskiem i nic z tego nie wyniknęło. Nie powstał nawet żaden dokument. Było później porozumienie, miesiące. I minister Siekierski nie dostał zgody premiera na wypłatę uzgodnionych środków. Z moich informacji wynika, że był zbywany przez premiera. Premierowi Rzeczpospolitej powinno zależeć na polskim rolnictwie, ale widać, że Donaldowi Tuskowi zależy mu jedynie na łasce Ursuli von der Leyen. Nie wiem, co mu obiecali, ale stara się, by polskie rolnictwo upadło. Jeśli organizacje rolnicze w Polsce nie zjednoczą się, nie przetrwamy. Nie można pozostawić decyzji o losach rolnictwa jednej osobie, która w dodatku nie ma o rolnictwie pojęcia. Tymczasem tak naprawdę decyzją polskiego premiera, jeśli nie dotyczy do grup państw, które razem mogą stworzyć mniejszość blokującą, zostanie zlikwidowane europejskie rolnictwo, a lasy Amazonii zostaną wycięte. Rolnicy zapowiadają okupację kancelarii premiera. Solidarność przekazała do premiera Tuska pisemne stanowisko w sprawie Mercosur. Nie wiem, kto pracuje w kancelarii premiera, ale pismo zaadresowane imiennie do premiera Donalda Tuska zostało przekazane do ministra Siekierskiego.
Nie rozumiem tego postępowania. Nie wiem, po co zostało tam skierowane. My chcemy, żeby premier Polski spotkał się z polskimi rolnikami i zapytał, jakie jest nasze stanowisko, żeby powiedział, słuchajcie, chcę dowiedzieć się, co jest w waszym interesie. Zrobię tak, jak wy to widzicie. Oczywiście wątpię, żeby tak się stało. Dlatego będą protesty, będzie prawdopodobnie okupacja kancelarii premiera. Będziemy dążyć do tego, aby rząd, który osłabia nasz kraj, poddał się dymisji. Także znowu cofamy się do jednych z pierwszych odcinków, gdzie rozmawialiśmy ogólnie, do jakiego celu zmierza polskie rolnictwo i przez to, że teraz znowu prace polowe się kończą, tak jak dzisiaj na przykład zima nastała, chcę jeszcze wykorzystać w miarę ten klimat wsi, żeby ponagrywać dla was na zewnątrz, zanim się przeniesiemy do studia, do domu. Mam nadzieję, że taka scenografia wam się podoba, bo co odcinek staram się wymyślić dla was coś nowego. Wracając do tematu, no polskie rolnictwo nie zmierza w dobrym kierunku i tu mamy kolejny przykład, że znowu idzie zima i znowu obstawiam, ja z własnego przekonania wiem, że nie zmieniło się za wiele, więc nadal te strajki, myślę, że prędzej czy później znowu wystartują. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, no i oczywiście, jeśli coś się zmieni w tym temacie, będę was o tym informował, więc bądź na bieżąco. Porozmawiamy sobie teraz o kierowcy, który przewoził Ursusa na lawecie niskopodwoziowej i jego konsekwencje tego czynu były dość duże. Zapytacie dlaczego? Mianowicie, posługując się teraz portalem farmer.pl, kierowca miał przewieźć ciągnik rolniczy Siematycz na Podlasiu do Niska w województwie podkarpackim, ale na drodze ekspresowej S19 zatrzymali go inspektorzy transportu drogowego. Kierowca nie wiedział, że 11 listopada w całym kraju Inspekcja Transportu Drogowego zaplanowała akcję kontrolną, która miała za zadanie eliminowanie z ruchu transportów łamiących zakaz przewozów w niewolne o pracy. Ciągnik siodłowy z naczepą, na której przewożono traktor rolniczy, zatrzymano na drodze ekspresowej S19 w województwie podlaskim. Kierowca zamierzał przetransportować starego Ursusa z Siematycz do Niska na Podkarpaciu, ale dalej nie pojechał. Podczas kontroli okazało się, że kierowca naruszył obowiązujący w Święto Niepodległości zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton. Niestety naruszenia na tym się nie skończyły. Kontrola techniczna wykazała poważne nieprawidłowości, szczególnie w stanie opon, które stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Ciągnik siodłowy nie posiadał badań technicznych, a tachograf legalizacji. Dodatkowo, podczas sprawdzenia dokumentów okazało się, że kierowca nie miał ważnego prawa jazdy, ponieważ jego uprawnienia wygasły w 2021 roku. Czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Podlaski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Jakby tego było mało, kontrolerzy wykryli również, że kierowcy pojazdu nie przestrzegali limitów czasu pracy. W rezultacie kierowcy zakazano dalszej jazdy, a na przewoźnika zostanie nałożona kara pieniężna w kwocie 12 tysięcy złotych. Oprócz tego kierowca stanie przed sądem za prowadzenie pojazdu bez ważnych uprawnień. Więc widzicie, żyjemy w takich czasach, że naprawdę dokumentacja i wszelka papierologia, cokolwiek byśmy nie robili, jest naprawdę bardzo ważna. Zobaczcie, tutaj no nie wiemy dokładnie, jakie to były, czy to był nowy właściciel tego ciągnika i on po prostu sobie go transportował, czy cokolwiek. No ale po pierwsze, to, że jechał tego 11 listopada, dobra, no okej, może po prostu się zapomniał i o tym nie pomyślał. No ale jakby za dużo się złożyło tutaj argumentów na to, żeby go puścić wolno, no sami rozumiecie. Brak ważnego prawa jazdy, brak legalizacji na tachograf, brak badań technicznych samochodu. To już jest taka skala przekroczeń, wykroczeń, że naprawdę ciężko obok tego przejść obojętnie. Więc no jak widzicie, rolnik chciał się cieszyć nowym, prawdopodobnie chciał się cieszyć nowym Ursusem, a zarobił dodatkowe 12 tysięcy złotych. Także widzowie, uważajcie na drogach, przestrzegajcie przepisów drogowych i pamiętajcie o papierologii. Całkiem niedawno obiegła nas informacja, że na polski rynek planuje wejść nowa marka ciągników. Również ostatnio sobie o tym rozmawialiśmy. No ale posługując się znowu portalem farmer.pl, bo praktycznie najwięcej informacji bierzemy właśnie z owego portalu, więc linki standardowo do wszystkich źródeł wykorzystanych w odcinku macie w opisie. Nowe tanie ciągniki w Polsce. Marka Kartar szykuje się na podbój Europy. Nie są zbyt ładne, nie oferują niczego rewolucyjnego. Jakoś tak, że nie powala. Ich atutem ma być niska cena i prosta konstrukcja. Do tej pory marka Kartar nie była znana w Europie, ale obecność na targach ma zwiększyć ich rozpoznawalność. Tanie Kartary jeszcze nie mają homologacji, ale wkrótce ma się to zmienić. No i Hindusi zapowiadają sprzedaż także w Polsce.
Mamy już hasło reklamowe dla naszej firmy. Lepiej mieć ciągnik Kartar niż wciąż leczyć katar. Ale żarty na bok, bo każda nowa marka na rynku to większa konkurencja i możliwość zakupu czegoś innego, dotąd nieznanego. Patrząc na ciągniki tajemniczej dotąd indyjskiej marki, trudno być niestety optymistą. Na pierwszy rzut oka konstrukcje Taffy czy Solisa są o wiele bardziej dopracowane i lepiej wykonane. Z drugiej strony Kartar nie obiecuje wodotrysków i fontan płócien. To mają być proste i tanie ciągniki, które mają zastąpić na polskim rynku miejsce zwolnione po MTZ-cie. Problem polega na tym, że białoruski sprzęt, jaki był, taki był, ale był znany. Kartar czy inne do tej pory nieznane marki, takie jak pokazane na EIMA Avenger, muszą najpierw budować minimalne zaufanie, a to jest bardzo trudne, choć oczywiście niską ceną można zdziałać sporo. I tutaj też tak się wtrącę delikatnie, bo rozmawialiśmy, znowu się cofnę do jednego ze swoich pierwszych odcinków, gdzie rozmawialiśmy też właśnie o polskich, w sensie o nowościach na polskim rynku, czy to polskich markach, czy ogólnie coś nowego, co wchodzi na rynek, więc jakby nie spodziewam się tutaj nie wiadomo jakich sukcesów i fajerwerków w stronę tej marki, no ale zobaczymy, co nam zaproponują. Przedsiębiorstwo istnieje od 1975 roku, kiedy to założono firmę Kartar Agro Industries. W 1998 roku założono nową spółkę Kartar Agro Eng, która kontynuuje zaczętą przez poprzednika produkcję kombajnów zbożowych. W ofercie firmy są maszyny do zbioru wszelkich zbóż, w tym kukurydzy. Seria 4000 posiada silniki Ashok Leyland H6 o mocy 133 koni mechanicznych, spełniające normy Stage 5. W ofercie są także mniejsze kombajny serii 3000 na gąsienicach, także wyposażone w silnik Ashok Leyland starszej konstrukcji. Na targach EIMA pokazano model 7536 Globertrak. Według katalogu wyposażony w silnik 4R1040 marki Kirloskar. Nie będziemy się rozwodzić na temat historii tej firmy, która sięga aż XIX wieku. W przeszłości współpracowali oni z Deutschem, w tej chwili specjalizują się w produkcji silników. Oddział motoryzacyjny współpracuje z Toyotą. Warto wspomnieć, że w przeszłości Kirloskar dostarczał silniki do produkowanych w firmie Escort, dzisiejszy Farmtrak Ursusów. Silniki stosowane obecnie w Kartarach mogą osiągać moc od 40 do 90 koni mechanicznych. Modele 4036, 4536 i 5136 posiadają silniki 3-cylindrowe, zaś seria Globertrak 5036, 6036, 7536 i 9036 to jednostki 4-cylindrowe. Niestety silniki te nie spełniają norm Stage V i finalnie na rynek europejski będą montowane jednostki już mające homologację produkcji Simpson. Możecie dać swoje opinie i zdanie na temat takich właśnie marek, które gdzieś tam wchodzą na ten rynek, czy polski, czy europejski. Co wy o tym myślicie? No, jakby troszeczkę pytanie retoryczne zadaję, bo myślę, że wiem, jak większość właśnie rolników podchodzi do takich nowości, że jednak są tu specyficznie nastawieni i dopóki ta marka nie zostanie naprawdę bardzo rozchwytywana i nie będzie gdzieś jej dużo na polach, żeby było można to zobaczyć, nie będzie testów i tak dalej, myślę, że każdej marce teraz wchodzącej na polski rynek, no po prostu nie widzę ich sukcesu, nie? No, może po prostu patrzę czarno na świat, ale myślę, że jakby coś w tym jest po prostu, nie? I przechodzimy do kolejnego tematu. Mianowicie ostatnio Korbanek poinformował nas, że znany nam wszystkim Arbos zmieni swoją nazwę jeszcze w tym roku. I zmieni tą nazwę na Aupax. Twój wybór zmieniający twoją przyszłość. Aupax. Marka Aupax pochodzi z chińskich symboli. W tłumaczeniu dosłownym oznacza lamparta. Symbolika każdej litery wywodzi z się. I teraz wam to przedstawię. Aupax, czyli w skrócie. Ambition, Unity, Passion, Action, Excellent. Czyli tłumacząc to na polski, ambicja, jedność, pasja, działanie, doskonałość. Z ambicją do realizacji celów nasz zespół współpracuje i dąży do tworzenia cudów. Aupax rozpala marzenia przy zachowaniu najwyższej jakości i prowadzi z pasją do przyszłości. Oto hasło, które towarzyszy przy tworzeniu kolejnej generacji ciągników pod logo Arbos i Aupax. Zmiana nazwy marki z Arbos na Aupax podkreśla wejście z nową generacją ciągników i poszerza oferty dla rolnictwa. Można więc przyjąć, że Aupax jest następną generacją ciągników Arbos, która zyskała uznanie i świetną propozycję w sprzedaży na polskim rynku. Niektóre modele ciągników Arbos są liderami sprzedaży w swoim przedziale mocy. Modele ciągników.
Marka Aupax będzie produkowała ciągniki, które do tej pory były produkowane pod marką Arbos, czyli serię P2000, 2025 i 2040. Ciągniki tej serii są maszynami wszechstronnego zastosowania. Maszyny te nie tylko świetnie odnajdą się w rolnictwie, ale także w sadach, ogrodach, winnicach, budynkach, a także przy zagrodach ze sprawą swoich niewielkich gabarytów. Seria P3000. 3055, 3065, 3075. Ciągniki te charakteryzują się wszechstronnością i prostotą. Elastyczność, zręczność i znakomite możliwości to tylko kilka kluczowych cech tego ciągnika. Przechodzimy do kolejnej serii P4000, czyli 4090, 4100, 4110. To wyjątkowa seria ciągników, która zyskuje coraz większe uznanie wśród rolników. Jednym z najważniejszych atutów ciągnika jest jego wielozadaniowość, dzięki niemu można wykonać różnorodne prace w gospodarstwie. Zarówno te ciężkie, wymagające dużej mocy, jak i te lżejsze i bardziej precyzyjne. No i ostatnia seria P5000, czyli 5130. Seria ta wyróżnia się nowoczesnym i praktycznym wyglądem. Zaokrąglone linie zwiększające jednocześnie wytrzymałość konstrukcji oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że ciągniki te wyróżniają się wzornictwem, a także jakością wykonania. Ponadto gama ciągników zostanie poszerzona o serię P1000. Jedna z kilku nowości koncernu będą ciągniki serii P1000, modele 1027 będzie ciągnikiem stworzonym do branży komunalnej. Niska masa i wąska zwarta budowa to tylko pierwsze z jego zalet. Ciągniki serii P1000 będą wyposażone w trzycylindrowe silniki marki Yanmar, spełniające normę emisji spalin Stage V. Skrzynia biegów z rewersem mechanicznym synchronizowana oferuje 8 biegów do przodu oraz 8 biegów do tyłu. Najmniejszy ciągnik posiada napęd 4x4, jak i blokadę mechanizmu różnicowego, trójpunktowy układ zawieszenia oraz dwie pary wyjść hydraulicznych. Wałek WOM o dwóch prędkościach 540 i 1000 obrotów. Wspomniana wcześniej szerokość odgrywa kluczową zaletę maszyny, ponieważ jest to zaledwie 1 metr. Jak widać na załączonej fotografii, ciągnik występuje w wersji platformowej i oponami przemysłowymi, ale nie jest to ostateczna i sztywna propozycja koncernu. Zapowiadana jest wersja kabinowa pół roku po premierze maszyny bezkabinowej. Jakby moim odczuciem marki Arbos czy Aupax, jak to woli, no moim zdaniem, jak mogę to tak podsumować jednym zdaniem, to Arbos to jest taka multipla wśród motoryzacji. No niby spełnia swoją funkcję, ale każdy próbuje tego unikać. I teraz pół żartem, pół serio. No nie wiem, ja tak jak miałem raz styczność z Arbosem, akurat z serii P3000 właśnie, no to jakby ten ciągnik w ogóle mnie nie urzekł niczym totalnie. Ja wolę swojego starego Ursusika i mniejszym kosztem sam go naprawię, niż takiego Arbosa czy Aupaxa. Jestem po prostu przyzwyczajony do swoich ciągników, czy Ursusa, czy Zetora, bo wiem, że mogę je sam naprawić i jakby wykonują wszystkie one moje zadania, które potrzebuję, żeby wykonały, i naprawdę nie mogę narzekać na żaden z tych ciągników. I cóż, ten odcinek może będzie troszeczkę krótszy, ale niestety powiem wam, że dużo rzeczy mi się w tym tygodniu nałożyło na raz do pracy i tak w międzyczasie właśnie wyskoczyłem tylko wam nagrać ten odcinek, w nocy go zmontuję i na niedzielę go będziecie mieli. Jeśli chcecie zobaczyć, co robię poza nagrywaniem tutaj dla was takich odcinków, zapraszam na mój główny kanał na Agromatii, tam macie dwa filmy w tygodniu i widzicie, jak wygląda moja praca w gospodarstwie. Więc zapraszam was bardzo serdecznie tam, bo tam macie większą aktywność. Wybaczcie mi, że ten odcinek może troszeczkę krótszy i mniej treściwy, ale no mimo wszystko, jak już się wziąłem za ten projekt, to po prostu chcę utrzymywać, żeby ten jeden film w tygodniu był, żeby jakąś tą publiczność sobie budować. W przyszłym tygodniu już myślę, że troszeczkę wcześniej się za to zabiorę i dla was lepszy ten materiał zrobię, bo dzisiaj mamy już piątek, więc jeszcze dzisiaj to muszę dla was na niedzielę zmontować. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę w kolejnym już odcinku. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie swoje opinie na wszelkie tematy poruszane w dzisiejszym odcinku, jak i na temat mojego prowadzenia takiego odcinka. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, życzę wam miłego dnia i słyszymy się już za tydzień. Na razie, cześć!